No, to jest to, co nazywam mieć wybuchowymi pomysłami we łbie. Bez sensu to zabrzmiało, prawda? Pytał cię kto czy jak? Witam ponownie w kolejnym odcinku serii Let's Play Zagrajmy w Borderlands. Ekipa jak zwykle niezmienna ta sama, czyli Gemini i Luxord. Gdzie idziemy? A bo ja to wiem. Tak, jak chciałem skończyć, ale mi tu zostało przerwane bardzo bezczelnie, że tak powiem. Ostatnio trafiliśmy do kryjówki Slaga, gdziekolwiek on jest. I jak na samym początku został... Wow! Dobra, to bolało. Przekonającego. Mej, zostaw mnie. Nie lubię przynajmniej. To będzie bardzo długi poziom. Gdzie jest ten pigmej? Aha, znalazłem pigmeja. Zdążę. Zabiłeś mnie. Zauważyć? Stary. Co, ciebie zabiłem? Tak. Swoim zniknięciem i przeładowaniem energii zabiłeś mnie. To nie było fajne. Nie lubię mikrosłów. Boże, on tu idzie. O, ten pigmej mi działa na nerwy. Wiesz, on jednym strzałem mało nie zabija. Dobrą strzelbę ze sobą nosi. Wybuchające granaty. Wow, nie wpadłem na to, że granaty wybuchają! Może, że takie śmieszne granaty, że wybuchają i ty się śmiejesz. Ale to nadal jest wybuch. Dobra, tym razem ja tam patrzę, co tam wypadło. I ten karabin... Karabin jest jakiś taki do dupy, możesz sobie go wziąć. A tu leży... Możesz sobie wziąć, ja to już mam. Zapalające dalekiego zasięgu. Jedyny problem jest taki, że ja rzadko używam granatów. Mimo, że mam ich całkiem sporo. Cześć, duży! Łap granata! Teraz lepiej się schować. Taka rada. Jak go zabić? No jakie ty go zabić? To ja go zabiłem. Ja go zabiłem, go z pistoletu ładnie docisnąłem. Widziałeś, że mój dot cały czas był, że się palił. A ja władowałem w niego... całkiem sporo naboi z mojego magazynku, więc ja go zabiłem. Ja go zabiłem, nie znasz się. No ty się nie znasz. W ogóle nawet nie widziałem, żebyś w ogóle chociaż raz go trafił. Aha, ci się coś przewidziało, wiesz? Ciekawe, co tu jest. Znajome wycie. Midget dostał headshota. A, jeszcze Bandit Rider. Wow! Szokujące! Jak na midgeta. Ulecz mnie, proszę. A? No tak. Sorry. Wiesz, tak się przyzwyczaiłem, że ludzie klękają przede mną, że myślałem, że ty to robisz tak bezwiednie. No to ja cię nie uleczę. Siesiu, fufu. Ty, tu jest ta apteczka. Mało życia.
Tu jest apteczka. To wiesz co, może ja ci włączę tutaj ładowarkę życia. Tak, żebyś coś czuł. Oj, wiesz co, musimy przerwać ten odcinek, przynajmniej na krótką chwilę. Czemu? No musimy. Sorry wam wszystkim, przerywamy. Hej, telefony, telefony, telefony. Po cholerę nam te telefony, no. Kiedyś jak... Co? Nie. Jak masz coś powiedzieć, to to mów, no. A o czym ja tu... Przez ciebie znowu zgubiłem wątek. Yes! Taki był plan. Będzie mi tu gubił wątki. Powiem tyle. Jeżeli się jest profesjonalnym let's playerem, to się wyłącza telefon na czas nagrania. No ale ja na nim mierzę czas, jeżeli w ogóle. Chociaż czas tutaj jest akurat. To się włącza tryb samolotowy. Bla, 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 bla. Tak jak ty byś był profesjonalistą. No nie, ale ci radzę. Zresztą, telefony są złem. Kiedyś jak ktoś gadał do siebie, to to oznaczało, że jest po prostu nienormalny. Albo jest. A teraz vlogerem jest. Czy to jest rok? Claptrap? Coś dla ciebie. Cześć, Deklaku. Na ratunek klapaczowi. Natrafiasz na uszkodzonego kłapacza. Wygląda na to, że bandyci nie oszczędzali tego robota. Może w okolicy znaleźć jakieś części naprawcze. No dobra, jak znajdę, to czemu nie? Wolno szczela. O, spróbujemy. O, 15 level. Poczekamy. Chyba znalazłem jego części. No nic. Tak? Albo poczekaj, tu są misje. Mission. Na ratunek kopaczowi. O. Zgadnij, co tu jest. Nie wiem, ale wiem, że musimy się cofnąć dwa pomieszczenia, żeby... Nie, kuźwa, jak tam wejść? Aha, musimy przejść przez wszystkie pomieszczenia, żeby znaleźć te części na pewno. No musimy arenę przejść, taką chyba mi się zdaje. Nie, nie, arena to jest inny wątek. No tutaj musimy przejść. Czekaj, gdzieś ty poszedł. Tylko ja się boję tu wejść. Nie, żeby kłapaczowi pomóc, to... O, cześć, Pigmejku! Dobra. Pigmej. Nie lubimy pigmejów, pigmeje są złe. Zresztą wszyscy wiemy, jak skończyli. O, ty. Nie idź mi tu, proszę. Nie idź tu. Ja cię bardzo nie lubię. O nie. Ja tu nie chciałem wpaść. Ja! Zabite. Ale tu coś jest. I zgadnijcie, kto to weźmie. Ja! O! O! Może pomożesz? Chętnie. Jeśli tylko będę mógł. Znowu klękasz przede mną. Jaki tu uprzejmy jesteś? Shut up. Stupid. O. Dobra, dobra, nie idziemy tam jeszcze. Wracamy się po części dla kłapacza. O! Pewnie mnie przestraszył. Dobra, jak otworzyć te drzwi? Może one są poziom wyżej. A może je wysadzić. Granat! Nie. Albo wejście jest poziom wyżej. Tak jak mówiłem. Niewykluczone.
coś mamy ciekawego? Szafkę z amunicją, której nie używam. Drzwi z napisem odwal się. I zaproszeniem na dół. Dobra. Czekaj, szybkie ładowanie, chodź tu. Nie wiem, czy to na mnie działa. O, działa. Na wszystkich działa. Życie. Życie. Dobra. Fuk. Ale masz teraz czyste uszy. Da fuk. Dobra. Zgaduję, że strzałka pokazuje... Tam, gdzie nie iść. O, też tak sądzę. Ale i tak tam pójdziemy. Tak. O, mamy save'a. O, broń. Co my tu mamy? Dobra strzelba. No. 30 razy 9. Z maksymalnie małą... Co, mam pomysł. Biorę to. I teraz sprawdź. To co, idziemy tam, gdzie nie mamy iść, tak? Tak, ale najpierw... Albo na sam przód? Słyszałem kogoś. Słyszę Pigmeja. Minimalnie gorszy, ale dużo celniejszy. Dużo tutaj Pigmejów. Tu się ten Pigmej schował. Właściwie przeczytałeś chociaż raz, jak one się faktycznie nazywają? Nie. Niepotrzebne mi jest to do życia. Wiesz, ja tak pigmejuję je, no ale... Warto by było wiedzieć, jak one się faktycznie nazywają. Czyż powinno się mówić pigmejuję czy pigmiam? Nie strzelać! Jestem prawie przyjacielem. To było zabawne. Na swój sposób. Nie ten guzik. Czy my coś tu mamy? Mamy się wziąć w garść i nie dać się zabić. To tak na początek oczywiście, nie? Idziemy. No idea. Tam coś jest. A za bramką numer 1 czai się... Coś dla mnie? Nie. Coś dla mnie. I dla moich niszczycielskich zapędów. Ale z dziwnego punktu... Z dziwnego powodu ta, którą używałem, jest lepsza. Dobra, zatoczyliśmy, jak mi się zdaje, koło. I dobrze. Idziesz? A muszę. No, bo to... Dobra. To idźmy się przywitać ze Slagiem. A zrobimy mu wedzi? O, wiesz, że zrobimy mu wedzi. Nie wiem, co do mnie mówisz. Nie wiesz, co to jest wedzi? Która ma level, tak by to było? A bo ja to wiem. Jedna rada. Wal do wszystkiego, co się rusza. O kurde, on jest duży!
naprawdę duży. Dzięki. No nic. Nie żyjesz? No nie żyję. Przydałoby się mnie podnieść oczywiście, jakby to nie sprawiało żadnego problemu. Nie, ale gościu mnie troszeczkę kopie. O. O. Prawie 1000 dolców za postawienie mnie na nogi? Kurwa, skąpiradła. A powiedz, że ty jeszcze żyjesz. No. Już? Nie. Już tak. Czekaj, zaraz tam do ciebie dojdę. Zaraz ci pomogę. Jeśli tylko znajdę drogę. Bo się wziąłem i zgubiłem. Znowu leżysz. I znowu stoję. Jestem dobry. Bardziej... bardziej uparty, ale jak tam wolisz. Cholera, spadłem i nie wiem gdzie. Biegnij, 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 to chyba tu. Co to tu, powiedz, że to tu, powiedz, że to tu, powiedz, że to tu. Dobra, baw się tam jeszcze grzecznie, bo mi to chwilkę zajmie. O, to co mam, fajnie? To może stanowić pewien problem, wiesz? Tak tylko po informacji, jakbyś nie wiedział. Znowu leżysz. Wstałeś. O, szkurka. Zajebałem dziada. Do tego dużego? No. Zaskok, no nie? Oh, fuck. Jestem zawiedziony! To ja tutaj biegam jak głupi i szukam naboi do mojej kurna... pukawki rozpierdawki. Widzisz, nie trzeba było pukawki rozpierdawki, że tak powiem. A ty mi rzucasz takie hasło, że nie trzeba było? Klucz do bramy, super. You should be able to get into the mine now. There's nothing between you and Sledge. And we're one step closer to the vault. To nie był boss. Był. Był duży, był silny. To jeszcze nie był Sledge. I wszystkich wnerwiał. No może wrócimy się i pomożemy naszemu małemu klapkarpowi. Nie. To najpierw trzeba sobie zmienić misję na jego wyszukiwarkę. No to rób, ty wiesz jak. No, jest. No. Że tak powiem, jestem zaje fajny, że mi się udało tego zioma pokonać. A ja jestem zaje zły, że zrobiłeś to beze mnie. Trzeba było się śpieszyć. Raz, że tego nie widziałem. Jestem z siebie zaje fajnie dumny. Mam ochotę ci przywalić serią 5 rakiet prosto w dupę. Dzięki. Ależ proszę. To dla mnie wiele znaczy. Dobra. To chyba miało być tutaj. Tu powinna być winda. O. I zapewne jest. A nie, tutaj nie ma windy. Na dole tylko po prostu było coś schowane. Don't need a medic now. Tak, wiem, że nie potrzebujesz medyka. Psychopata biegnie. Psychopata leży. I duży.
mi się świecą oczy. Nażar się żarówek i ty. Wow. On chyba strzela jakimś większym kalibrem. Jak sądzisz? Help? 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 Help, help, help. No pierwszy umarłem. Ej, kolejny 1000 w plecy. Tylko 456. Ja tylko 907. Najwidoczniej jestem droższy od ciebie w utrzymaniu. Gdzie my mamy iść? Dobra, to teraz już mam mączkę, czemu się świecą oczy, to spierdalać trzeba, że tak powiem. Dziękuję. Już? Tak, bo rozwaliłem się własnymi rakietami. Spudłowałem po prostu. Ja to miałem wziąć. Wow. Czy tak, ty też? Bo stałem teraz za tobą. Nie, kolejny 1000. Ja to już zbankrutuję za same śmierci. To nie jest metoda. A już ci powiem, ja chcę mieć taką broń jak tamten gościu. Wolę swoją. Jesteś pewien, że masz tutaj kogoś? Jego rozmiarów? O nie. Ich było dwóch? Najwidoczniej. Teraz się przyda moja wieżyczka. I jak na złość musiał się schować. Wiesz, nadal możesz do niego strzelać? Wiesz, nadal mogę do niego strzelać, ale to jest taki pomysł. Wow. Strzela dwa strzały. Dobra. Aha, tam nie może sięgnąć. A jednak. Jak mnie zabije, to cię zabije, tak? Nie, to ja cię zabiję. Właśnie to powiedziałem. Wow. Mało życia. A gdzie ten duży? Dobra, zadam pytanie. Jest. Już? Help. Za co? A wymieniłbym parę powodów, dla których możesz ginąć, jednak nie chcę mi się teraz myśleć. Dobra, powiedz mi, czemu mamy takie fajne problemy z nim? Nie wiem, może to boss albo coś. To było głupie z twojej strony, wiesz? Pewnie już byłem za ścianą, ale... A facet wali do nas z rakietnicy. Jakie są możliwości prawdopodobieństwa, że wybuch albo wstrząs jednak cię dosięgnie? Mikroskopijne.
Dobra, ostatnia walka. No, bo na więcej naboi nie ma. Coś tu wyje. On się leczy chyba. Nie wchodź tam. Strzelaj. Zaraz ginie, zaraz ginie. I o to chodzi. O! A zaraz mnie zabije mały. Spoko, uratowałem cię tym razem? Kto go uratował? Pojawił się. O, zniknął. No. Te pistolet to jednak dobra rzecz. Przepraszam, czy tu biją? Nawet jeśli nie, to już tak. Gdzieś tu będą... Myśmy się nie cofnęli. Pocieszyć cię. Ich tu jest więcej. Kończmy to już, bo to nie ma sensu. Chodź. Chodź, no już. No i da. Nie smukaj. Ciekawostka jest taka, że mamy save'a i mamy możliwość zakupu naboi. Hurray! Ale i tak będziemy musieli się tam wrócić po części dla klaplata. Też tak sądzę. Tak. A tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku serii Let's Play Zagrajmy w Borderlands. O. Yep. No, cześć. Niech będzie, cześć.